Witam wszystkich. Niedawno nagrałem odcinek i tam edukowałem w tymże odcinku, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa ogólnie podczas jakichś tam prac, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Takie historie, no w sumie warsztatowe z życia wzięte, można powiedzieć, chodzi o zdrowie i życie. No, ja też niejednokrotnie tam jakieś błędy człowiek popełniał. No i nie dalej jak wczoraj dosłownie byłem na akcji, można powiedzieć, pod tytułem no, pomoc drogowa, no można to tak określić pomocą drogową, tak ogólnie, to już tam nie wchodząc w szczegóły, tak. Byłem zmuszony pożyczyć przyczepę lawetę, dlatego że trasa była bardzo długa, a swojej przyczepy akurat nie posiadam. Pojechałem tą przyczepą na miejsce, jak ja to mówię, na miejsce zbrodni, żeby zapakować samochód. No i powiem Wam tak, że mało się nie skończyło to w ten sposób, że zabiłbym siebie, a przy okazji jeszcze ludzi, którzy jadą na ulicy, dosłownie, nie? Tak się skończyło. Mało brakowało, dosłownie przed chwilą życia mnie stracił. Cud, że to się na razie tylko tak skończyło, zaraz jadę do szpitala. Szczena mnie boli, oko mnie boli, nad okiem mocno rozcięte. Także tak się skończyło moje dzisiejsze. Znaczy jeszcze się nie skończyło, bo dopiero jadę, ale moja dzisiejsza pomoc drogowa. Laweta, którą pożyczyłem, powiem Wam, stan techniczny, no katastrofa, nie? No katastrofa. Linka, która miała mi posłużyć do tego, żebym ten samochód wciągnął na jej pokład, stara, przerdzewiała, krucha i tak dalej. Ja oczywiście próbowałem to zrobić, skończyło się w ten sposób. Tu mam łuk brzuchowy rozcięty, pod spodem, pod ustami. Mam naturalnie, już wiem jak naturalnie powiększyć usta, jak ktoś chce. Od spodu musi po prostu je rozciąć i one jak się rozetną, to zrobi się tego typu bania. To od razu edukacyjny materiał dla wszelkich pań. No ale to teraz minie do śmiechu, bo na ulicy później tam sobie zrobiłem jakiś opatrunek z tym związany, bo łuk brwiowy mi rozcięło tak, że powinienem mieć szyty, ale w związku z tym, że powiedziałem A klientowi, to trzeba było powiedzieć B i tego klienta na miejsce kupę kilometrów zawieźć, także byłem w jedną stronę 500 kilometrów. Nie było mowy o tym, żebym ja jechał do szpitala, tam jakieś cerowania uprawił, także posklejałem sam siebie i dowiozłem człowieka. Ale powiem Wam szczerze, uważajcie, jeszcze raz uważajcie. Ten sprzęt, który ktoś Wam powierza, jest wątpliwej jakości. To wszystko jest patykiem po wodzie pisane. Ludzie się nastawiają tylko i wyłącznie na zysk, a nie dbają o jego techniczne jakieś tam aspekty. I ja wczoraj właśnie tego doświadczyłem. Dwa razy mi linka pękała, bo tam był klucz był dorobiony, jakaś produkcja własna. Raz linka pękła, klucz na tym całym naciągu moim, jaki ja tam napalałem się, żeby ten samochód wciągnąć, wyskoczył i prosto mi uderzył w oko i w zęby, tu w szczękę. Świadomka mi odpłynęła na pewną chwilę. Krwią cały się zalałem, jak z kranu leciało. Także nieciekawie to wyglądało. Drugi raz później, jak już mnie tam ten chłop opatrzył, to drugi raz przy próbie, drugi raz wciągnięcia tego samochodu, ta linka znowu pękła. To po prostu już było, to była nitka, no co Wam powiem, to była zardzewiała nitka, która nie miała żadnych szans na to, żeby ten samochód utrzymać w ogóle w jakimś tam napięciu. Dałem sobie spokój z linką, no starymi partyzanckimi metodami ten samochód wciągnąłem pasem, tak, ale wiadomo, że to była męka pańska, także na tej drodze wczoraj była jedna wielka ekwilibrystyka, ale bardziej tutaj niż to, co tam się działo na tej drodze, bo to jest wszystko do załatwienia tam ze spokojem, tylko tak, jest droga szybkiego ruchu, jest duży ruch, niebezpieczeństwo, no trójkąty dwa oczywiście, sygnał tam jakiś świetny, wszystko ja miałem, bo jestem przygotowany na takie tematy, ale mimo wszystko ryzyko duże, zawsze działam w napięciu, chcę zrobić to szybko, to znaczy szybko znikać z tej drogi, zapakować samochód i uciekać jak najdalej, nawet jakby nie wszystkie pasy nieraz spinam cztery na koła, nie ukrywam tego, tylko tam te, co są jakby, no nie wiem, dwa po przekątnej, zjeżdżam na pierwszy lepszy parking, dopinam pozostałe dwa, żeby nie robić tego na drodze. No i wczoraj ta szybkość, ta prędkość plus fatalny sprzęt, jakim dysponowałem, nie mój, dodam, no efekty są takie, jak już Wam pokazywałem, oko rozbite, to jest dopiero początek mojej, to jest dopiero początek przygody, bo tu będzie jedna wielka, jeden wielki grzyb na oku, to jestem już pewny 100%, bo już widzę po paru godzinach, no nie paru, bo rano wróciłem, to już jak to wygląda. No nieciekawa historia. Uczulam i zwracam uwagę na to, żebyście
jak zanim gdzieś pojedziecie jakimś sprzętem takim używanym. A jeszcze co wam powiem, no bo przecież zanim ja wyjechałem tym sprzętem, to oczywiście na stację benzynową, żeby koła napompować, no to po półtorej atmosfery w kole, no mówię wam, to wszystko... Zwracajcie uwagę, pożyczacie coś od kogoś, jak tego typu, jak nie wiem, przyczepa czy autolaweta, pojedźcie, sprawdźcie ciśnienie chociażby w kołach, jakie jest mniej więcej, czy to się trzyma kupy. Tak, ogólnie organoleptycznie sprawdźcie, czy to ma ręce i nogi, bo ja o swój sprzęt prywatnie to dbam, smaruję, jakby no dbam o techniczne jego walory, tak żeby to mnie nie zawiodło i w zasadzie to mnie mój sprzęt nigdy nie zawiódł, powiem wam szczerze. Przez kilkanaście lat, jak ja gdzieś tam robię wokół tego tematu, to ja nie pamiętam, tam jakieś pierdki może pierdki, ale to nic poza tym, tak? No, a tutaj, no dramat. Wszystkiego dobrego wam życzę. Trzymajcie się w zdrowiu. Pa, pa.